Hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Hyrule Warriors Age of Calamity. No i oczywiście dzisiaj ruszamy, słuchajcie, do Akali, a tak właściwie Akala Citadel i ta wielka wieża, która tam się znajduje. Więc nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, jak będzie się podobało, a my, nie czekając dłużej, ruszamy. No i właśnie, kogo będzie tak najlepiej tutaj wziąć? No, Link to jednak jest ewidentnie, on musi się pojawić. Jeżeli chodzi o efekt gotowania, to ja chyba oczywiście sobie wezmę taki, który zwiększa ilość doświadczenia, bo jednak na doświadczeniu mi najbardziej na razie zależy, żeby po prostu wbijać je jak szalony. Więc lecimy, gotujemy, efekt włączony. No i nie czekając dłużej, właśnie jeszcze ekipa. Znaczy Zelda to chyba i tak będzie w tym zadaniu, więc... A właśnie, jej tak właściwie nie można zmienić, można tylko zmienić tutaj naszego przyjaciela. I może zamiast ciebie niech towarzyszy nam Mifa, bo ma niski poziom, niech tam się troszeczkę wyszkoli. No proszę, jeszcze jaka zadowolona, że Link ją zaprosił na wyprawę, więc ruszamy. Niech się dzieje. As the pilots learned how to manipulate the arcane machinery of their divine beasts, Pura led a research expedition to the otherworldly edifice that had appeared on Hyrule Field. This Sheikah Tower was far from the only one of its kind. In fact, such structures were embedded deep in the earth throughout the kingdom, their emergence controlled by a device inside Hyrule Castle. To activate the control device, they would have to bond the Sheikah Slate with a Sheikah Tower. Zelda, Pura, and the champions set out to do just that. Okej, no proszę, już znamy powód dotarcia w to miejsce. Studying relics again. Father! You think you have time to busy yourself with things like that? It's just that I... This is from a long time ago. It's a relic I found one day, while Mother and I were out exploring. Mother and I, we discussed it at some length together. It seemed special, like it might hold hidden powers. Even after all this time, I've yet to unravel its purpose. But Father, if you allow me to uncover the meaning behind such relics, I believe it could help us to... Enough! That is not for you to determine. It doesn't mean I won't continue with my training, Father. But I also want... I want to explore all options, to do everything that I can. Even so, it seems that you are avoiding your duty. I will allow it. But do not forget your mission. No, mało brakło, a zapracowałby na tytuł najgorszego ojca roku. Ale jak widać, dał się troszeczkę jej przekonać, chociaż wciąż uważa, że Zelda unika swojej odpowiedzialności, swego obowiązku. Ciekawie. So, if they can fix that Sheikah thingamajig, what does that mean for me? I mean us. That thingamajig will tell them where we are and what we're doing. Cover would be blown, huh? Sounds like bad news. Measures are being taken. Huh?
Soon you'll each have your own parts to play. Respect, Sugar. This is a directive from Lord Ganon. Apologies. This guardian is possessed by Calamity Ganon, harbinger of destruction. With it, I will bring this world to its knees. You are blind, Seer. Calamity Ganon is not for mortals to control. Kurczę, co tu się dzieje? Wiecie, Calamity Ganon nie jest do kontroli przez śmiertelników. No i myślę, że jest w tym dużo prawdy. Oni niby są sojusznikami, ale tak nie do końca. Zelda and the others had successfully activated the central tower. Under Pura's guidance, they embarked on a mission to restore the ancient structures all across Hyrule. They had no notion that a shadowy foe was amassing all its might to disrupt their quest. The party headed for Akala, where the final tower awaited, as did a Yiga clan ambush. A więc zasadzka Yiga klanu. Znowu z nimi będzie trzeba się zmierzyć. Dobrze. Jeżeli nie ma innej opcji, to trzeba działać. Akala Tower. No, widzę, że mamy spory obszar do ogarnięcia. Tak, musimy najpierw tutaj odbić całą tą cytadelę z ich łap. Ale czemu nie? Nasz cel to po prostu kierować się czym prędzej właśnie do cytadeli. Zablokowali most, mówi Urbosa. Dobrze. Mogą sobie blokować mosty, na nic im się to zda. Tak. Tak, wciąż są tutaj strażnicy. No i haha, ja się boję, co się stanie, jak się odblokują. Chociaż Zelda uważa, że mogą być tutaj naszymi, pewnie jako nasi sojusznicy. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najlepszego. Suga. Okej. Dobrze, myślę, że połączonymi siłami powinniśmy sobie poradzić. Chociaż jak widać tutaj, chodź tutaj, cwaniaszku, dobra, takiego to trzeba, wiecie, bić z całej to możliwości. Dobra, dawaj, to jest nasz moment. Zelda też mogłaby mi pomóc, no nie obraziłbym się, gdyby też tutaj coś podziałało. Wow. Jest was więcej, panowie. No dobra, jak jest was więcej, to jakby no nic na to nie poradzę, jeden załatwiony. Chociaż tyle. Dobra, otwórz najpierw tę skrzyneczkę. Nie wiadomo, co takiego. Wow, fajnego. O kurcze. Dobra, daliśmy radę jakoś. Wow, jakoś to uniknąć. Dobra, dawaj, mam nadzieję, że sam się nie obije. Jak widać, nie. Dobra, oj, ten drugi strzał może taki średnio trafiony, ale ważne, że pierwszy jak najbardziej skuteczny. Dobra, unik. Tak jest, dobry unik to zawsze podstaw. Dobra, o, słaby punkt. Dobra, leżysz, nie masz prawa tego przetrwać. O, sukces. Dobrze, rozumiem, że możemy gnać więc dalej. Co się dzieje? O, działa, zobaczcie. A, i oni będą mogli teraz, wiecie, to chwilowe sterowanie odblokowuje nam dalsze przechodzenie. Most jest nasz. Wspaniale, no zgadzam się z tobą kompletnie, Zelda. Zgadzam się, jak najbardziej. Dobra. O, takich jak ci to trzeba w taki, a nie inny sposób rozwalać. Dobra, póki niczym nie rzucają.
Jak widać, Giga Clan musi zawsze współpracować z tymi potworami. No chodźcie, 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 żeby tutaj nie trzeba było czekać zbyt długo. Dobrze, jeżeli... A, nie to w ogóle chciałem zrobić. Czekajcie, właśnie, zmiana postaci. Troszeczkę trzeba powalczyć też kimś innym. Niech tu chociażby Mifa troszeczkę sobie nabierze tego doświadczenia. Jest duży bonusik. Co prawda przeciwnicy mogą być troszkę za silni jak na jej obecny poziom, no ale trzymajmy kciuki, żeby jednak sobie jako tako dawała radę. O, dokładnie, takie uderzenia też mogą być stosunkowo skuteczne. Ale nie, no widać, że tutaj jednak ten damage no nie jest aż tak mocny, jakbym sobie mógł tego życzyć, co nie? Ale to tylko pokazuje, że trening i jeszcze raz trening. Tylko to może być kluczem do naszego sukcesu. Dobra, jeszcze wstajecie, jeszcze próbujecie. Dobra, jak próbujecie, to ja mam dla was... O, proszę, niespodziankę. Taką bombową. Kto tu jeszcze przeszkadza? Co mi tutaj próbujesz strzelać do mnie? Nie ma, tak. Dobra, Link, pomóż, Zeldo, pomóż, Urbosa, pomóż, wszyscy niech pomagają. Z taką obstawą to my sobie musimy radzić. Dobra, teraz tak, mogę iść tam, chociaż tam teoretycznie nic nie ma. Więc rozumiem, że idziemy tutaj, ale podejdźmy nieco bliżej. Dobra, i teraz dawaj te bombki. Tak jest, to z bliska używane, to jest po prostu cudowna sprawa. Dobra. Jazda z nimi. Tak jest, ginąć mi tutaj. Dobra, więcej wybuchów, może jeszcze ta skrzynia wybuchowa. Oj, dobra, tylko że ja sam chyba troszeczkę oberwałem niestety. Dobra, widzę kogoś tutaj mocniejszego. Tak więc specjalne uderzenie, Mifo. Ja wiem, że ty nie masz co się bać, że jesteś za słaba. Dokładnie, Nahita. Nahita rozwalony. A co my tu mamy za urządzenie? Mogę to jakoś aktywować, byłoby miło. Dobra, spokojnie. Czy ona wbija się ten poziom już? Powinna. A nie, zaraz będzie 13 poziom i bardzo dobrze, powoli do przodu. O, Urbosa już zauważyła kolejny zablokowany most. Dobra, to nie jest najmniejszy problem. To jest tylko coś, co nas troszeczkę opóźni, ale w większym rozrachunku nie będzie z tym żadnych problemów. Dobra, ale ich tutaj napływa tych wrogów. Dobra, jak bić, to bić, to bić wszystkich. Activate the simple answer. O, dobra, muszę to aktywować, dobra. Dobra, znaczy aktywować to z chęcią aktywuję. Tylko no może najpierw rozprawmy się z wrogiem, żeby mi za bardzo nie przeszkadzał. Ojejku, ale napłynęli. Nie wiadomo tak właściwie skąd, ale było ich dość spora. Bo czy mamy silniejszego przeciwnika? Jak już wiecie, używać specjalnych zdolności to już na kogoś takiego naprawdę silnego. Jest tu ktoś taki w ogóle, czy sami słabsi? Nie, same jakieś słabiaki, na których nie ma co tracić po prostu czasu. Dobra, jeszcze raz. Wysadzaj ich, pięknie, już 241 wyeliminowanych. O, tutaj rozumiem, tak, to muszę aktywować, zobaczcie, wsparcie przyszło. Tak jest, dobra, aktywuj, Mifo. Kolejny strażnik wie co robić, kolejna barykada zostanie zniszczona. Świetnie. Czy są tutaj jeszcze jakieś niedobitki, które myślą, że mogą sobie próbować leżeć, proszę. Dobra, dalej musimy kierować się do Cytadeli, to jest nasz główny cały czas cel. Odbić to miejsce z rąk klanu Iga. Tak, Suga już tam liczy, że dla nich to jednak się los uśmiechnie, ale no mylisz się. Dobra, wchodzimy tutaj i dobra, dawaj więcej bomb. Tak jest, widzę tam Iga Blade Mastera, ale dla ciebie specjalnie, przyjacielu, Mifa raz jeszcze pokaże trochę swoich umiejętności. Ale on to przeżyje, on jest za mocny, żeby paść tak, wiecie, tak sobie szybciutko. Dobra, zatrzymaj go. Dobra, atak. Dawaj, jeszcze więcej tych swoich specjalnych technik, Mifo, potrzebujemy. Dobra, unik, pięknie. Dobra, Link, jakby to ci powiedzieć, Mifo potrzebuje małego wsparcia. Dobra, zatrzymani, świetnie. A raz jeszcze mu przywal. Nie no, walka przebiega prawie perfekcyjnie. W ogóle Mifa ma troszeczkę mniej serduszek aniżeli Link. Trzeba będzie też o tym pomyśleć przy kolejnych treningach, co nie? Oj, znowu oberwaliśmy. Mało, ale jednak. Dobra, więcej bomb. Oj, unik. No nie ma, można mieć ma. Oj, nie aktywuję zdolności niestety, za wcześnie na to. Auć. Ej, dobra, obrywałem za mocno, dobra. Ała, Link, pomóż. Dobra, to jest koniec. Sukcesem zakończona walka. Co dalej? Skarby.
Dobra, zbieramy. Banany, czemu mnie to jakoś specjalnie nie dziwi. Dobra, Zelda chce przywołać strażnika z Cytadeli. Ale właśnie, head for the simple answer for nice. Dobra, czyli muszę się najpierw tam kierować, bo tu na chwilę obecną nie przejdę. No i teraz nagle okazuje się, że musimy się cofnąć do tych niektórych miejsc. W ogóle właśnie, wydajmy może rozkaz, żeby Link udał się w to miejsce już tak na przyszłość. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o Zeldę, to ona może iść w tym kierunku. Natomiast my pójdziemy na razie Mifą tam bardziej na północ. Tam niech się dzieje. Musimy aktywować wszystkie cztery, bo inaczej no niestety przejścia nie będzie. Ale ona fajnie się przemieszcza jak taka rybka. O nie, chcą to zniszczyć. Nie zniszczycie niczego. Ciekawe, czy to też będzie jakaś czasówka. Mam nadzieję, że nie. Dobra. Urbosa już tu walczy, świetnie. A ja muszę niestety zdobyć szybko tą specjalną zdolność, żeby kolejny z nich... Dobra, jazda, nie czekajmy. Tak, wojownicy Gerudo się nie poddają. Dobrze mówisz, Urbosa, bardzo dobrze mówisz. Ej, mogę jeszcze raz użyć zdolności, bo wbiliśmy kolejny poziom. Jazda z nim. Dostał? Dostał i to bardzo mocno, świetnie. Dobra, jeszcze przywal z tego. Jak bić, to bić z całych sił. Perfekcyjnie, załatwieni. Teraz jeszcze tylko aktywować to, no ale no zanim aktywujemy, no to muszę jednak oczyścić w pełni ten obszar. No wrogów nagle pojawiło się na obszarze, nawet na tych obszarach się pojawili, na których już byłem. Więc no cóż, tak czasami może być. O, hajsy. I to takie trochę większe, dobra, nadają się. Dobra, sorry panowie, Urbosa, pomóż mi Urbosa, naprawdę potrzebuję twojego szybkiego i nagłego wsparcia. Mogę to aktywować? Dobra, mogę. Okej, nie muszę jak widać walczyć z nimi wszystkimi. Tak jest, tutaj już raczej nic ciekawego nie znajdę, no chyba, że was. Dobra, no to, ta, bóle, jazd z nimi. Dobra, najlepiej to na takich płotkach troszeczkę nabić sobie i poziomu, i naładowania specjalnej zdolności. Żeby potem jak się już Blade Master trafi, to wiecie, to była po prostu szybka, błyskawiczna wręcz akcja. 400, ładny wynik. Tam w ogóle jaka grupka się czai, kurczę, co wy tutaj robicie w takich ilościach. Ej, mogę tam przejść? Aha, dobra, ta kłoda jak widać mnie blokowała. Ale nie no, Mifa się rozgrzała, to po prostu jak się rozgrzała, to po prostu robi robotem. Jazda z kolejnymi. Niech liczby rosną, prawda, Mifo, dokładnie, niech rosną. Dobra, już widzę tam na mapie, że jest rzeczywiście kolejny groźny przeciwnik zaznaczony. To za chwilkę. Leżeć mi tutaj. Dobra, gdzie on jest? On tu już gdzieś powinien się chyba pojawić teoretycznie. A nie, dobra, tam dalej przy tym kolejnym relikcie. Oni będą tak typowo strzec tych reliktów, próbować je zniszczyć zanim wykorzystam ich zdolności. Ale dobra, szukam tego jednego. Ej, nie ma go? Naprawdę? Mam tylko załatwić paru przeciwników i to tyle? Nie wysłaliście żadnego przywódcy specjalnego? Nie no, chyba mnie lekceważą ci przeciwnicy, słuchajcie. Tak myślę przynajmniej. No tak być nie powinno. O, proszę! Używanie takich zdolności też ma sens, też robi swoje. Dobra, czyli muszę po prostu załatwić każdego z was jak leci. Dobra, mogę użyć tego magnezis i o, tak bardziej przywal na nich. O, no dobra, oberwali. Nie do końca tak sobie to wyobrażałem, ale ważne, że się ostatecznie udało. Tutaj jakiś w ogóle plac treningowy do zniszczenia. Dobra, więcej bomb. O, mamy, słuchajcie, czekałem na niego i się jak widać doczekałem. Jazda. Co mi tu będziesz podskakiwał? Nie ma tak. Dobra, jazda, rozwal mu te tarcze czym prędzej. Dobra, mogę bomby? Mogę. Dobra, ucieczka, ojojoj. Chciałem uciec, ale jak widać nie zdążyłem. Dobra, bombarduj. Jeszcze raz. A jak obrywać z elektryczności? Może i elektryczność to specjalność Urbosy, ale Mifa też potrafi się nią nieźle posłużyć. Dobra, ale co tu się dzieje? Dobra, aktywacja. No, aktywowane czy nie? A dobra, aktywowałem już to. Dobra, nie było to takie trudne. No, jeszcze załatw tutaj paru przeciwników. A za chwilę przełączymy się zarówno albo na Linka, albo na Zeldę. No, każdy ma coś do zrobienia. Blue Mobliny się pojawiły. Dobra, jeszcze parę skrzynek. No teraz dobrze, że ta kasa jest taka zdecydowanie większa. Teraz się pojawi nie tylko te zielone, tylko nawet niebieskie. A może i w przyszłości będą jeszcze lepsze. No nie powiem, chciałbym. Dobra. Bardzo ładnie. Przeszło 500. Niezły wynik, naprawdę niezły wynik. Dobra,
Księżniczka Zelda też musi sobie czasami pobrudzić ręce. Nie, tak bywa. O, pięknie, jazda. Kurczę, ale tu aż dwóch przeciwników tak mocnych się trafiło. Dwa mobliny, no nie powiem. To jest może miejsce, w którym... Ojej, lepiej by sobie poradził... poradził chociażby... Jejku, uciekaj. Dobra. Może lepiej by sobie tutaj poradził Link. Dobra, bombardowaniem. Dawaj jeszcze raz. Jeszcze. Dobra, na was też można. Ojojoj. No naprawdę, tutaj chyba potrzebujemy małego wsparcia naszego przyjaciela Linka, bo będzie ciężko. No ale dobra, próbujmy. Na razie księżniczka ma swoje 5 minut, żeby się po prostu wykazać. Jazda z nimi. O, ładnie. Dobra, activate rune. Tak jest, niech wszystko wybucha. Tak jest, ona ma taki zupełnie inny styl walki, co nie? Ale czy to znaczy, że gorszy? Nie wydaje mi się. Dobra, jeszcze raz. Tak jest, jeszcze raz, jeszcze chwila. Dawaj z tego mobina, dawaj. Jego tarcza jeszcze w miarę nie najgorzej się trzyma. Ja czekam na swoje... Dobra, mam zdolność, słuchajcie, mam... Ajaj, ale mi zdążył przywalić. Dobra, nie czekajmy. Rób zdjęcie. Jejku, już prawie zapomniałem, jak ta jej zdolność wygląda i jak ciekawa jest. Tak jest, dawaj. Może się uda, jeszcze zbombardujemy. No dawaj, już naprawdę niewiele brakuje. Dobra, dostał sporo, bardzo sporo. Ale ilu was tu jeszcze może się czaić w tej okolicy? Dobra, spokojnie, raz jeszcze. Nie no, uwielbiam tę zdolność, więc trzeba po prostu z niej naprawdę dużo korzystać. Dobra, no już tarcza to ci leżeć powinna. Dobra, mamy. Jak bombę mi podsunęła. Świetne. Zdecydowanie świetne. Dobra, ładnie poszło. Dobra, jeszcze jeden niebieski moblinek i sytuacja będzie opanowana. No. O! Kurczę, oberwałem. O, nie chciałem zmiany. Dobra, znaczy jeszcze ty. Spokojnie, wierzę w ciebie, wierzę, że ci się uda. Tylko potrzebujemy małego leczenia i może małego bombardowania z elektryczności. Tak jest. Teraz. Nasza chwila, nasz moment. Jeszcze raz bomby. Dobra, tarcza mu leży. Tarcza padła. No i zakończ to. Tym razem takie wsunięcie pod tyłek. No, cóż, co tam Zelda lubi. Jak lubi tak rozwalać przeciwników, to niech tak działa. Dobra, aktywuj to, świetnie. Aktywowane skarby zebrane. Dużo dobrych rzeczy. Lebrok, w tym się tutaj mnóstwo pojawiło w okolicy. 18 level, pięknie, dobra. No ale, co ty, nie możesz trafić przeciwnika? Co tu się dzieje? Ej nie, bo wy to niszczycie! O nie, panowie. Panowie, nie pozwolę wam na to, po prostu nie ma takiej opcji. Dobra, oj, może przymrożenie chociaż na jednego. Tak, jeden niech będzie przymrożony, a resztę to jakoś rozwalimy. Dobra, i specjalne uderzenie, pięknie. Dobry unik, ten już gorszy. Tu już nie najgorszy, dobra, może być. Dobra, jeszcze nie mogę zdolności użyć, co się dzieje? Już, o dobra, jazda, może dwóch naraz oberwie. Byłoby świetnie. Pięknie, dostali i... Nie no dobra, jeszcze się trzymają chłopaki. Nie no, jakby wytrzymali jesteście. Dobrze, spokojnie, może jesteście wytrzymali, ale naprawdę... Dobra. Dostał nawet z tej bliskiej odległości, mimo tego, że średnio celowałem. Oj, dobra, pięknie. Załatwiony. Kolejny już. Zbieraj, aktywuj oczywiście. Dobra, aktywacja, mamy wszystkie aktywne. Udało się. Tak, poradziliśmy sobie, jak widać, tak jak to powinno być od samego początku. Teraz musimy ponownie lecieć na... do Akali, do Cytadeli. Jest otwarta. W sumie ty masz nawet chyba nie tak daleko. To zrobimy tak, żeby każdy tutaj... nasz bohater się po prostu się tam udał. To samo zresztą zrobimy z Mifą też, niech leci w tym kierunku. No i jakoś to będzie, dobra. Tylko musimy nieco się wrócić. Czy ja tędy wejdę tam? Czy to jest... A nie, bo to jest na moście, ojejku. Dobra, to mam inny pomysł. Wydamy Linkowi rozkaz udania się w to miejsce, natomiast zmienimy sobie postać na Mifę, bo chyba ona ma najbliżej, no w sumie tak. Tylko, że jeszcze trochę przeciwników też ma do załatwienia. No ale nie, dobra, to jest już w sumie prawie, że most odblokowany.
Urbosa tam nie czeka zupełnie na nikogo, po prostu leci przed siebie. No i ja to szanuję. Ja to szanuję, takie, a nie inne decyzje. Panowie, jakby wam to powiedzieć, no nie będę na was tracić tutaj tyle czasu. Ja już muszę wejść do tej cytadeli. Za dużo czasu zmarnowałem na was po prostu. Dobra. Lećmy tam. Mam nadzieję, że cała ekipa się zbierze. Quickly. Dokładnie, szybko. I co się stanie? Jak widać, strażnik, który był w środku cytadeli, aktywował się. Tak, jest tam strażnik, uciekają od niego, świetnie i bardzo dobrze, uciekajcie sobie. Tylko mam nadzieję, że on nie będzie ze mną walczył, nie, dobrze. Tak, moi wojownicy, co robicie? Do cytadeli. Czy coś tu jest do znalezienia? Tak, musimy teraz pokonać Ring Lidera. Jasna sprawa. O, i chyba go spotkałem od razu. Mifa, masz z nim małe porachunki, co? Jazda z sługą. Dobrze jest. O, hajsy. Dobra, jak widać, to jest bardzo wytrzymały przeciwnik. Załatwienie go na pewno nie będzie należało do prostych. A Mifa jest naszą postacią z najniższym poziomem. Ale czy to znaczy, że jest gorsza? Nie myślę tak. Dobra, oj. Unik. Dobra, bardzo dobry unik. Chociaż no nie po... O, piękny! No takie uniki to ja mogę robić. Tylko że i tak jego tarcza jeszcze nie została do końca zjechana. Czy ja oberwałem? Kurczę, oberwałem od niego. A liczę na to, że nie zdąży mnie uderzyć. O, dobrze, Urbosa, właśnie na to liczyłem. Kurczę, unik... Więcej uników. To jest to, czego potrzebujemy. Nie złapał mnie. Tak walczymy z nim w samym rogu. Ale skoro działa, to trzeba próbować. Dobra, unik. Oj. Dobra, i ja i Urbosa oberwaliśmy za mocno. O, mamy słaby punkt, dobrze. No i teraz to ja mogę walczyć. Pięknie, bardzo dużo życia mu zeszło. Ale ja widzę, że nasi towarzysze to jeszcze trochę zajmie, zanim tu przybędą. Co się dzieje? Aha, przemieścił się gdzieś. Albo w ogóle uciekł. Nie, musimy przeszukać cytadelę. Musimy szukać dalej i go znaleźć oczywiście. Nic tutaj nie ma. Tak, musimy znaleźć sługę i go po prostu dopaść. No i czekajmy, aż reszta naszej ekipy tutaj dołączy do nas. Też nie wiem, czy ja się doczekam, tak wolno im to idzie. Też Link to jest już chyba teoretycznie. Widzę tam parę przeciwników. O, level up. Dobra, jak dostała level upa, to aż głupie to zmarnować. Bomba. Ładnie, bardzo ładnie. Co się dzieje? Nie widzę tutaj waszego przywódcy, co nie zmienia faktu, że muszę... O, Urbosa, ale to Urbosa, kurczę. Ja czekam na resztę. Dobra, w ogóle właśnie wydajmy rozkaz, żeby wszyscy już gdzieś kierowali się mniej więcej w... A tu mogę wydać taki rozkaz? Czy tak nie za bardzo? Na przykład, żeby tutaj poszli. Dobra, tu mogę. I ten sam rozkaz dla Linka, niech nie czeka na zewnątrz. Niech tu wbija. Oj, kasa. Kasa jeszcze się przyda nie tylko do wbijania poziomu, ale no też by wypadało troszeczkę przeinwestować. Wyższy poziom chociażby dla tej Mify, która jak widać walczy odważnie i zasługuje na to, żeby dalej toczyć te batalie. No, żeż padnijcie. W ogóle powolutku dobijamy do 1000 pokonanych przeciwników i nie oszukujmy się, duża zasługa w tym oczywiście samej Mify. Czy to jest jakiś mocniejszy rywal? Tak, to jest trochę mocniejszy rywal, trochę większy, ale... To nie jest Blade Master, więc jakby, no właśnie, nie mogło się to inaczej skończyć. Skrzyneczki, skarby, o, tak jest, i to ja lubię. Dobra, już widzę, że Zelda też jest już tutaj. O, Zelda już dotarła, Link jest już, też już biegnie. Dobra, ja myślę, że to Link tutaj powinien też w głównej mierze troszeczkę sobie powalczyć. Tylko no, jeszcze jest jak widać parę skrzynek do rozwalenia, trochę hajsu do zebrania. O, już armia przybyła. Jak zwykle trochę spóźnieni, no ale co zrobisz? Ej, a tam coś jest? Ej, bo tu będzie chyba jakaś dodatkowa walka. Ja nie stronię od walki. O, tak. Tak, ojej, ale mnie trafił. Dobra, no przyznam, że mnie troszeczkę zaszokował. O kurczę, ognisty atak na niego, no to tak w sumie trochę średnio. No właśnie, troszeczkę średniawo. A tutaj jest dwóch chyba, jest jeszcze ten jeden zamrażający. Dobra, też się go znajdzie. Na razie załatwmy jednego. O, właśnie ten zamrażający, jak widać, swoje porobił.
pokombinował, no i troszkę, no właśnie, tak to jest, jak się walczy aż z dwoma przeciwnikami w jednej chwili. Ładnie. Dobra, obrona tego jest już na skraju wytrzymałości. Dobra, mamy to. On już jest, on już leży, on już nie ma prawa przetrwać. Świetnie. Załatwione, to teraz jeszcze tylko lodowego dopaść. No to dawaj, 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 zanim stanie. To jest najlepszy moment, żeby właśnie teraz go wykorzystać. O, jego to myślę, że zdecydowanie skuteczniej będzie troszeczkę pobombardować. Dawaj jeszcze raz. Dobra, wyszło. No powiedzmy, że wyszło, tylko że jeszcze weź go dopadnij teraz. Dobra, dostaje. On myślę, że mimo tego, że troszkę niżej celuje, to dostaje. Świetnie. Tarcza zjechana, więc uderzenie kończące. Dobra, nie wiem po co tutaj tak właściwie przybyłem. Czy tutaj jest coś ciekawego do znalezienia? Tam jeszcze jest jakiś plac. Może tam będzie jakaś, nie wiem, specjalna nagroda. No w sumie przekonajmy się, bo... A może przybyłem tutaj za wcześnie? Kurczę, może. Nie wiem. No tak czy siak już sobie oczyściłem obszar jak coś. Ale nie widzę tutaj jakby... No są skrzynki po prostu. Są hajsy, nie najgorsze. Ale prócz tego... Prócz tego nic więcej tutaj niestety, wiecie, nic więcej tutaj nie widzę. Dobra, a jeszcze są, jeszcze jest parę skrzyneczek, no, zawsze kasa przynajmniej, się zgadza. A jeszcze skrzyneczka, kurczę, jak to wszystko poukrywane. Ale tutaj nic nie było. Nie no, czuję, że tu jeszcze trzeba będzie przybyć, że być może tutaj sługa zjawi się, żeby walczyć. No ale dobra, Urbosa i cała reszta, ruszamy dalej. Ten obszar opanowaliśmy, ale tych obszarów do opanowania to tu jeszcze kilka może być. Tak, tutaj stąd wyrasta, jak widać, ta wieża. Giant Ancient Core, dobre przedmioty zdobyłem. Może być, ej, ale czy ja mam tam jakoś wejść? Wall jump, mogę zrobić wall jumpa, ale... Czy ja mam się na to jakoś wspiąć? Dobre pytanie, ale wydaje mi się, że nie. Że jakby nie do końca o to chodzi. Dobra, cofniemy się w inne miejsce i zaraz zobaczymy co i jak. A może ten zielony znak tam jest, że właśnie tam są jakieś schody do przechodzenia. Może. Może coś tutaj przegapiłem. Chyba, że to chodzi o ten niższy poziom, że tutaj po prostu... Też nie. A, tu są schody, dobra. W sumie nie sprawdziłem tego. Oj, 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 a co? A, patrzcie, jak łatwo byłoby go przeoczyć. No zawsze, ja i wiadomo, że ich wszystkich nie znajdę. Pewnie mało ich znajdę, ale to zawsze jakiś tam mały plusik, że uda się zdobyć jedną więcej nasiono koroka. No i co tu się... Ło, płanie, co tu... o nie, Lionel, o cholera, dobra. Dobra, 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 musiało być ciężko. Musiało być ciężko i jest ciężko, dobra, jazda z nim. Lionela, tu nie ma co tutaj się z nim patyczkować, trzeba go po prostu bić. O, 800 przeciwników trafionych. Szanuję. Dobra, jeszcze raz. Pięknie, ale dostał, połowę życia tracił przez te moje piękne kombosy. Idealny unik. Mamy słaby punkt dostępny. Nie no, niebieski Lionel może i jest silny, ale jakby no to nie sprawia, że będziesz dla mnie problemem. Duży obszar. Dobra, duży obszar był pod jego wpływem ataku, ale oczywiście wyszło jak zwykle perfekcyjnie. Dobra, dawaj go, jeszcze raz go tam przymroź. Dobra, dostał. Teraz jazda dalej. Oj, nawet on musiał mnie w końcu trafić. Dobra, zatrzymanie czasu. Ładnie, dawaj jeszcze. Korzystajmy z tej możliwości, że on nie wie do końca, co tu się wyprawia. Dobra, i teraz ognia go zbombarduj. O, unik. Dobra, jego tarcza już zaraz padnie. Będzie kolejny raz słaby punkt dostępny. Może to już koniec. Jaki wytrzymały skubaniec. Jeszcze się trzyma. Jeszcze próbuję. Jeszcze się wścieka. Wow, no to się wściekł równo, bez wątpienia. Dobra. Leżeć mi tutaj. Ojej. Dobra, trafił mnie ponownie. Ojej, tu kolejna kula ognia. No nie przesadzasz? Dobra, Lionel się naprawdę wściekł i to widać. Dobra, jeszcze raz bombardowanie. Zatrzymanie czasu dodatkowo. Wszystkie jakieś tutaj, wiecie, dodatkowe efekty włączamy, żeby tylko padł nam. Ale prawdopodobnie trzeba będzie... Oj, przydałby się idealny unik, ale no teraz to jak na złość nie mogę po prostu wyrwać się z jego uścisku. O nie! Wow, dobra, jeszcze będzie. Ała, jeszcze. Kurczę, przestałbyś.
Dobra, fajnie byłoby załatwić wystarczająco. Wiecie co, może załatwić, spróbujemy, przynajmniej spróbujemy. Ej, robi się niebezpiecznie. Chciałem załatwić tylu przeciwników, żeby już aktywowała mi się zdolność, ale chyba się na to nie doczekam. A dlaczego tutaj nikt nie przybył mi ze wsparciem? No właśnie, to jest ten moment, kiedy to wsparcie by się naprawdę przydało. No Jerzysz ginie w... O, dobra, dobra, to już chyba porobiliśmy w tym momencie. Tak, Zelda jest dumna z poczynania Linka. Ja się wcale jej nie dziwię. Dobra, musimy rozwalić te skrzyneczki, bo być może będzie tutaj jakieś leczenie. A troszeczkę go jednak straciliśmy. No, no jest, jest, ano jest. Bardzo dobrze. Teraz tylko pytanie. Teraz, skąd ja przybyłem? Chyba muszę w tamtą stronę bardziej iść. Wszystko rozwalamy. No jak widać, dzisiejsza misja wcale do tych krótkich nie należy. Trochę roboty. Ale jak trzeba, to trzeba. To jest zbyt ważne miejsce dla całego tego królestwa Hyrule, żeby go nie przejąć. Co my tu mamy jeszcze? Tutaj to banany, ale nie możemy ich przejąć. Dobra, chodźmy więc tutaj. Na nietoperze. No one to raczej nie powinny stanowić. Ło, panie, co tu się dzieje? Skąd was tylu? Ale to jest bardzo dobrze, bo jeżeli oni są tutaj, to jest duża szansa na to, że Suga tutaj będzie. Dobra, szukam. Mam nadzieję, że cię znajdę. Cwaniaczku jeden. Nie ma go. Sprawdzam i nie widzę. Dobra, więcej bombardowań. Ej, dobra, gdzieś jest. Gdzie ty jesteś? Nie no, tutaj nie, w tym miejscu. Tak, skąd nadciągają? Ja sam chciałbym to wiedzieć. Dobra, pojawił się. Okej, na to czekałem. Nawet nie wiecie, jak na to czekałem, żeby Link znowu mógł się z nim zmierzyć. Dobra, jeszcze. Tak jest, do jejku, ale on dostał. Wiem, że był już osłabiony przez Mifę. Ale no nie zmienia faktu, że i tak oberwał bardzo mocno. Dobra. No, jesteś już... jesteś mój. Dobra, bombardo. Leżysz. Dobra. No, jeżeli tego nie zakończysz teraz, to nie mam pytań. Nie no, on jeszcze się trzyma. Nie, dobra, on jest już wykończony i pewnie znowu ucieknie. Nie no, jeżeli znowu uciekniesz, to wstydź się. Tak, znowu ucieka, no po prostu świetnie. Dobra, musimy szukać kolejnego miejsca. Nie wiadomo gdzie się udał. Zaraz za... A kogo my tu mamy? Dobra, całą masę Lizalfosów, które tylko proszą się o to, żeby je zmasakrować. Ale no cóż, jak widać, całą tą wieżę musimy dzisiaj przeszukać. Nie ma innej po prostu, nie ma innej możliwości. Ci jak nie wiadomo skąd tutaj w ogóle napłynęli. No, ginąć. Zaraz będzie tysiaczek wbity przeciwników. Dobra, ktoś jeszcze? W którą stronę ja mam lecieć? To jest bardzo dobre pytanie. No ale po pierwsze, to ja muszę oczyścić to miejsce. No, ojoj, chcieliście mnie załatwić. No, umiejętność sobie trzymajmy na kogoś. Oj, właśnie mocniejszego. Dobra, w sumie jest ktoś mocniejszy, więc czemu nie? Mocne cięcie. Jest aż tysiaczek wbity. Dobra, to miejsce oczyszczone, więc co teraz? Dalej go szukać, tylko pytanie, gdzie on jest i gdzie ja jeszcze nie byłem. Ej, serio, nie wiem. Dobra, tu już byliśmy. No tak, tu już walczyliśmy. No to trzeba szukać dalej. Czy tu nie ma jakichś schodów? Jest wiele ciekawych miejsc. Dobra, tu są schody na górę i prawdopodobnie nimi muszę się właśnie kierować. W sumie przecież Akala Tower, wiadomo, że na szczycie pewnie już się wszystko zakończy. Co tu się dzieje? Nie widzę cię. Mogę te banany rozwalić. O! No siemano. O nie, jeszcze zobaczcie, jakie tutaj wsparcie tutaj sobie przysłał. Dobra. O kurcze, dobra, jazdę z nim. Ale 29 level wybity, no ładnie. Nie zaprzeczę, nie najgorzej. Dobra, ten obity, chociaż najpierw to bym wolał chyba załatwić tego jego pomocnika. A dopiero potem skupię się na typowym atakowaniu największego naszego wroga. Ała, jak mi przywalili. Ojej, znowu. Dobra, trochę bombardowania. Czy on leży? Czy tamten cwaniaczek leży? No tak wyglądało przynajmniej. Dobra, co ty używasz za magii? Nie wiem, co on tutaj kombinuje, ale wiem, że jest podatny ponownie na moje ataki. Świetny atak. Nie no, te kombosy to po prostu robią nieraz robotę. Dobra, co się na mnie chce rzucić? Chce się rzucić, a ja tutaj proszę. Tym się mu odwdzięczę. Dobra, unik. Dobra, nie mam go czym bombardować, najgorzej. Ale dobrze, że Urbosa przyszła, choć czuję, że za późno.
Piękne cięcie. Sługa pokonany. Ojejku, ile tu było roboty z nim. Tak, w końcu możemy wieże przejąć raz a dobrze. Tak, wszystkie wieże przejęte. To była ta chyba ostatnia, która należała. Jeszcze była pod ich kontrolą. Akala Tower. Zakończona misja. Zwycięstwem. No dorobiliśmy się też niemało wcale. Poziom też fajnie powbijany. No i lecimy dalej. No broni, a broni. A oczywiście standardowo. Standardowo musimy co nieco posprzedawać. No w sumie muszę sobie to na spokojnie ogarnąć. Więc... Dobra, zaznaczmy tutaj parę tych takich, o, na przykład tego, no po co mi to w ogóle, konfirmy. Tutaj chyba reszta to ma odpowiednią liczbę, jakieś tam fajne nowe materiały, nowa receptura wleciała. Super. I co się dzieje? What a magnificent view! We're so high up! Pura, have you found anything yet? I see. So, by bonding this with the Sheikah sleep... What's that? Pura? Listen, Princess. These towers have got a lot of power hiding inside. The Sheikah towers were designed to scan their surroundings for Calamity Ganon. When we activate them, the terminals load the Sheikah slate with a map of the area. You can see the geography nearby and locate monsters as easy as click snap. So we can track down the enemy and take them by surprise. Precisely! Rather than just telling you about it, why don't I give you a little demo? Ma nam pokazać małe demo, zaprezentować jak to działa. No, czemu nie? Ale czy to już będzie kolejna misja? Czy jeszcze coś dzisiaj zobaczymy? Nie, to już będzie nowa misja. Okej, czemu nie? No sporo się dzisiaj działo, słuchajcie. Odbicie tej wieży do łatwych na pewno nie należało zadań. Mamy już kolejne ciekawe miejsca odblokowane i to dużo miejsc, jejku. No teraz to jest już tego naprawdę sporo, tylko zbierać te materiały i zbierać, i zbierać, i zbierać, i będzie dobrze. Co się dzieje? Sporo, chociaż przy niektórych chyba mamy jakieś kłódki jeszcze. Tak to wygląda. W ogóle zobaczcie, misja na 33 level rekomendowany. Destroy the Iga Clan. O, z chęcią się tym zajmę. Zniszczenie tego klanu będzie dla mnie czystą przyjemnością. Tutaj nie mogę nic zdziałać. W ogóle co ja mogę tutaj? Lighting the way. A czemu nie? Dobra, co mogę, to sobie wiecie. To będę sobie po prostu troszeczkę działać. To mi zwiększa chyba siłę tych o właśnie. Świetne. Na przykład, że większa siła bomb będzie. Jak najbardziej. Że one będą się chyba szybciej przywracać. Tutaj akurat to dawało. Tutaj dla deku tree. Jakieś małe dodatki. Tutaj, o, tu są two-handed weapon bonus combo. Impa special attack plus one. No, dobre rzeczy. Dobre rzeczy się odblokowują, ale może bardziej dla Linka odblokuję, bo jednak... O, coś jeszcze się odblokowało. A co tutaj mamy? Two-handed, dobra, dla dwuręcznych broni kolejny bonus, no niech leci. Co prawda na razie korzystam głównie z jednoręcznej, ale nigdy nie wiadomo, co nam się jeszcze tam może przydać. O, coraz więcej bonusików wlatuje. Tutaj, żeby ten magnezis podreperować, tutaj chyba... A nie, tutaj dobra, też nie tylko dla Linka, niech bonusy lecą. Impa też dostaję. O, proszę. Dobre bonusy dostała. Okej, słuchajcie, widzę, że tutaj raczej więcej poogarniać nie będę mógł. Muszę wbić wyższy level, żeby po prostu pójść na tą misję. No trzeba, jeżeli jest rekomendowany 33, to przynajmniej Link niech ten poziom posiada. Natomiast, o, tutaj wykorzystujemy te. Hestu Special Plus 1, dobrze, może być. Drogie to było, ale warte, myślę. Więc mówię, ja muszę wbić wyższy poziom i... Co mogę powiedzieć? Czekajcie już na kolejny materiał. Coraz więcej się dzieje, coraz więcej mamy jednak też ogarnięte, na szczęście.
Więc dobrze, zobaczymy, jak to będzie dalej przebiegać. Nie zapomnijcie, jeżeli się podobało, zostawić łapki w górę, subskrybujcie, by być na bieżąco. No i do zobaczenia do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!